programie Podwieczór Echo 24. Witam Państwa serdecznie, Robert Chmielewski. A co w dzisiejszym programie? Z kalendarium wynika, że w 1974 roku boski Diego Maradona, będąc 16-latkiem, właśnie dziś zadebiutował w lidze argentyńskiej. Imieniny dzisiaj obchodzą Maria, Felicjan, Irena, Jan Kanty i Jerzy. Święto swoje dzisiaj mają kontrolerzy lotów. Myślę, że kosmicznych. Dziś w programie porozmawiamy o podróżach. Gościć będziemy saunomistrzów, czyli tych specjalistów, którzy przeprowadzają specjalne, tajemnicze ceremonie w saunach. Będziemy mieli także gościa, który jest wielbicielem rolek. Porozmawiamy o konferencji Future Wireless System. Naszymi kolejnymi gośćmi są jak zwykle panowie kucharze, których jak najserdeczniej witam. Po raz pierwszy w naszym programie są pan Krzysztof Matuszkiewicz i pan Grzegorz Wąsik. Przepraszam, bo źle zapisałem nazwisko, ale przeczytałem dobrze, a zapisałem źle. Panowie są z projektu Wieża. Co to jest projekt Wieża? Projekt Wieża jest to nowa restauracja we Wrocławiu. Mamy, właściciele są z Warszawy. Ich zawsze marzeniem było otworzyć kuchnię polską ze starymi recepturami. Robimy stare na nowo. Odgrzebujemy stare receptury z XVIII-XIX wieku wraz z szefem cukierni. Robimy po prostu stare na nowo. Za pomocą nowych technik odgrzebowujemy kuchnię staropolską. No bardzo ciekawe. A czy projekt Wieża ma coś wspólnego z wieżą? Bo wierzę w to, że ma coś wspólnego z projektem. Budynek, z tego co pamiętam, jest z XIX wieku. Przypomina wieżę? Przypomina wieżę, choć na dzień dzisiejszy jest jakby adaptacją całego osiedla, więc przy samej wieży może nie przypominać, bo jest częścią już nowoczesnej rezydencji Dąbie. Gdzie to jest? Rezydencja Dąbie. Koło akademików, zaraz za zoo. Co dzisiaj, panie Grzegorzu? Dzisiaj zrobimy lody waniliowe na bazie sosu angielskiego. Zamrozimy je ciekłym azotem. Na bazie czego? Sosu angielskiego. Co to jest sos angielski? Sos angielski składa się z mleka, z żółtek, cukru i wanilii. Dla pana jest to podstawa. Coś tak prostego jak dla mnie jajecznica, z tego co słyszę. Coś takiego. Czy macie przygotowane jakieś entrée? Chcielibyście pokazać coś naszym widzom na początku naszego spotkania? Chcielibyście od czegoś zacząć? Na początku muszę zrobić marynatę do śliwek swoich. Marynata to parę miesięcy. Marynata to taką szybką, bo zredukujemy po prostu alkohol. To śmiało. Do schabu jagnięcego, który odpowiednio wcześniej trzeba wyciągnąć, żeby nabrał temperatury pokojowej. Z żeberkami? Tak, będzie to schab z kością. Właśnie ze śliwkami. Muszę alkohol tutaj zredukować. Uwaga, bo będzie płomień. To mało było tego alkoholu, jak widzę, bo płomień był także mizerny. Mocny ogień, dość szybko buchło. Dodamy tutaj laskę wanilii. Aha. I zalejemy owoce swoje i na pół godziny włożymy do lodówki. Czyli krótka marynata. Tak. Marynata szybka, półgodzinna. Dokładnie. I co potem będzie pan z tą marynatą robił? Później odsmażę owoce, zamarynowane owoce na patelni. Dam resztkę tego alkoholu, zagęszczę zimnym masłem i powstanie nam taki sos na bazie właśnie owoców, wanilii i alkoholu. A co z tymi lodami? Na bazie sosu angielskiego? Tak. A mógłby pan rozpocząć przygotowania do produkcji? Jasne. Będziemy potrzebować garnek oczywiście, śmietanka, kremówka. Kremówka to jest 30%? 36%, tak. Mleko. Jakoś takie 1,5% wystarczy? 3,2. Tradycyjnie. To musimy zagotować. Tak, trzeba zagotować. Z laską wanilii. Waniliowo. Waniliowo, bo będą waniliowe lody. Dobrze. I będziemy ucierać teraz żółtka z cukrem.
Do utartych żółtek z cukrem dodamy później zagotowane mleko ze śmietaną i taką bazę, którą utrzymamy, schłodzimy i będziemy zamrażać je z ciekłym azotem. Możemy ucierać? Możemy już. A co pan teraz przygotowuje? Oczyszczam schab z przyrostów oraz tutaj z włókna. Ten tłuszcz chciałbym pozostawić ze względu na to, że tłuszcz jest nośnikiem smaku. Mhm. Więc w trakcie smażenia tłuszcz, gdy się wytapia, cały smak wchodzi nam w środek mięsa, więc staram się tego tłuszczu tutaj nie wykrajać. Aczkolwiek te ścięgna i wszystkie tutaj potrzebuję wyczyścić, żeby nie było takiej gumowatego. Takim dużym nożem? To jest nóż do filetowania właśnie mięsa. Czyli do oczyszczania, to specjalny. Ja bym próbował jakimś mniejszym, takim poręczniejszym. To jest specjalny nóż do tego. A pan będzie te kości teraz luzował, czy one zostaną? One zostaną i usmażymy mięso w całości, a później przetniemy je, żeby było widać ładny przekrój właśnie różowego mięska w środku. A przejdźmy teraz do żółtek. Czy to już wystarczy? Ja myślałem, że będzie pan miał taką trzepaczkę. Moja mama miała taką trzepaczkę, a to jest trzepaczka, tylko trochę inna. Tak, wystarczy rozmieszać cukier z żółtkami, żeby po prostu cukier rozpuścił nam w tym. I zalejemy później zagotowanym tym śmietaną. Ale gotuje pan teraz, mam nadzieję, tak? Czyli gotuje, gotuje się. Jeszcze już się gotuje. Zdążymy zobaczyć, jaki kolor z tego wyniknie. Ja będę przechodził od słodkiego do pieczystego. Tutaj właśnie chcemy się pozbyć włókien, żeby mięso było wcześniej. Najlepiej na 12 godzin przed smażeniem zanurzyć mięso w solance 10%, czyli zagotowujemy wodę z 10% wywarem soli oraz z warzywami i najlepiej na 12 godzin wsadzić po prostu do takiej solanki mięso. Co nam da? Mięso nam skruszeje, będzie przyprawione od środka i będzie całe różowe po wysmażeniu. A solanka w pańskim wykonaniu na czym polega? Jest to woda z 10% właśnie wywarem soli. No tak, ja sobie nie umiem wyobrazić 10% wywaru. No na litr? 100 gram. 100 gram soli. 100 gram. To jest 10%. Aha. I wszystkie warzywa, tak? Które dajemy do rosołu. Czyli raczej nie kombinować sypania łyżeczką czy łyżką, tylko nie. Po prostu wymierzyć 100 gram. Jeżeli mamy 10%, to na tyle, ile wody, odmierzamy sobie 10%. Możemy zrobić mocniejszą solankę, nawet 20%, ale mięso musimy wtedy trzymać po prostu krócej, o połowę. Bardzo dziękuję za tę część spotkania. Bardzo dużo udało nam się zrobić. Tu jeszcze czekamy, aż się zagotuje nam mleko ze śmietaną. Dziękuję serdecznie. Zostańcie państwo z nami do końca dzisiejszego programu.